którym PiS w 2005 roku wygrał wybory z Platformą Obywatelską. My możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, owszem, wiemy, że są ludzie, którzy nie podzielają naszych poglądów, wiemy, że inne partie mają zwolenników, ale my mamy mandat i odpowiedzialność związaną z tym, że reprezentujemy tych ludzi, którzy otworzyli w 2005 roku nadzieję na zmiany w Polsce i których ci, którzy z tego skorzystali, muszą szanować. My domagamy się tego, żeby Polaków o przekonaniach prawicowych, chrześcijańsko-konserwatywnych, ludzi, którzy wierzą w cywilizację życia, w prawa rodziny, żeby szanowano i zrobimy wszystko, żeby ich głos był w życiu publicznym słyszany. Czyli to propaganda innych partii jest główną przyczyną tego bądź co bądź niepowodzenia. Nie tylko partii, prawicy. Również komentatorów będących zwolennikami tych partii, bo czasami ich głos był nawet bardziej przekonujący, jak powtarzali tą mantrę, nie mają szans, po to, żeby uciec od merytorycznej dyskusji. My mówiliśmy o tym, że obie wielkie partie, PO i PiS, odpowiadają za traktat lizboński, który drastycznie obniża pozycję Polski w Europie, bo pani redaktor, proszę sobie wyobrazić, że na przykład przychody Skarbu Państwa maleją o 10%. Przecież to by oznaczało, że nie ma pieniędzy, że trzeba dokonywać jakichś dramatycznych wyborów, bo albo nie ma pieniędzy na szkoły, albo na policję, zagwarantowanie ludziom bezpieczeństwa, albo na służbę zdrowia, permanentny problem. 10-procentowe umniejszenie przychodów Skarbu Państwa to byłby dramat narodowy. Gdyby na przykład okazało się, że nasze terytorium narodowe zostaje zmniejszone o 15%, że tracimy jedno czy dwa województwa, byśmy przeżyli to jako tragedię i słusznie. Natomiast traktat lizboński zmniejszył o około 40-50% naszą pozycję w Radzie Europejskiej. To znaczy dokładnie o połowę w stosunku do Niemiec, o 33% w stosunku do Francji czy Włoch. Tych krajów, które na przykład, tak jak Niemcy, mają przywileje, jeżeli chodzi o prawo pomocy publicznej, których Polska jest pozbawiona. Tych krajów, których rolnicy odbierają 100-procentowe dopłaty bezpośrednie do swoich gospodarstw, w sytuacji, gdy nasi rolnicy odbierają dopłaty znacznie mniejsze. I w tej sytuacji my tracimy instrument walki o wpływ Polski na Europę, o udział we wspólnym budżecie europejskim, o obronę pozycji naszego państwa w Europie. To wszystko tracimy z winy tych dwóch wielkich partii, z winy rządu, decyzji rządu Kaczyńskiego i rządu Tuska. Ja się nie dziwię, że ci na przykład komentatorzy, którzy robili propagandę tych partii, chcieli uciec od tej rzeczowej dyskusji o Polsce na rzecz takiej bukmacherskiej dyskusji, kto ma szansę. No można powiedzieć, jeszcze jedna afera hazardowa. Na swoim blogu pisze pan, państwo polskie będzie potrzebne Europie dla zachowania cywilizacji, potrzebne będzie Europie Środkowo-Wschodniej jako zwornik geopolitycznego bezpieczeństwa. To jakie konkretnie działania Polska powinna podjąć, by być tym zwornikiem geopolitycznego bezpieczeństwa? Co to tak naprawdę znaczy, panie marszałku? Przede wszystkim na przykład to, co obiecał premier Pawlak, ale potem nic w tym kierunku nie zrobił, wszystkie rządy się z tym zmagały. Sprawa gazociągu bałtyckiego. Polska jest tym państwem, w odróżnieniu od państw bałtyckich, które są znacznie mniejsze od nas, no wszystkie razem są 3 razy mniejsze od Polski. Polska tak naprawdę mówiła o tym, powinniśmy wrócić do projektu gazociągu lądowego, gazociągu Amber, który gwarantuje zaopatrzenie w gaz Polski, państw bałtyckich. A Niemcy powinny odejść od antyeuropejskiego, skierowanego przeciwko interesom naszego kraju czy państw bałtyckich, projektu Nord Stream, projektu gazociągu, który przez Bałtyk omija terytorium Polski, tworzy sytuację, w której Niemcy mogą robić interesy z Rosją, a można na przykład zakręcić kurek gazowy dla naszej części Europy. Tą sprawę należało powiązać z negocjacjami traktatu lizbońskiego. No już to o tym wielokrotnie mówiłem. Natomiast my mamy polityków, którzy z jednej strony chcą uchodzić za bardzo radykalnych, jeżeli chodzi o obronę interesów Polski w kraju. Stąd to są te wszystkie hasła i hasełka, Nice albo śmierć, pierwiastek albo śmierć i tak dalej. A jednocześnie na Zachodzie chcą uchodzić za bezkonfliktowych i nawet nie potrafią bardzo często zdefiniować tego, czego chcemy od Europy. Powiedzieć, co się Polsce należy,
czego oczekujemy. A sprawy są bardzo proste. No weźmy na przykład sprawę naszego rolnictwa. Od bardzo długiego czasu apeluję o rzecz prostą, żeby na posiedzeniu Rady Europejskiej, czyli na szczycie międzyrządowym, postawić sprawę, że właśnie kryzys w Europie domaga się tego, żeby Polska uzyskała 100% dopłaty do polskich gospodarstw rolnych, dlatego że bezpośrednio te pieniądze trafią do konkretnych rodzin, ale pośrednio, jako wzmocnienie polskiego rynku wewnętrznego, no w ogóle będą wspierać nasze gospodarstwa, nasze przedsiębiorstwa, bo zwiększą zdolności nabywcze naszego społeczeństwa. No przecież te dopłaty naszym rolnikom ograniczono w oparciu o bzdurną teorię, że w Polsce koszty produkcji rolnej są znacznie niższe niż w krajach starej Unii, co jest kompletną bzdurą, dlatego że na przykład olej potrzebny rolnikom do samochodów jest znacznie w Polsce droższy niż w Wielkiej Brytanii czy w krajach zachodniej Europy. Już najwyższa pora, żeby tą równość zagwarantować. Tymczasem nasi politycy, na przykład prezydent miał bardzo dobre w tej sprawie przemówienie, w czasie europejskiej kampanii wyborczej w Kielcach. Ale ja mówię o tym, trzeba mówić nie w Kielcach, tylko w Brukseli. I tutaj się nic nie dzieje. No widzimy, że prezydent z premierem spierają się o to, kto pojedzie na Radę Europejską, ile na szczycie międzyrządowym będzie krzeseł, jedno, dwa czy trzy, tylko już usiadłszy tam, nie potrafią powiedzieć tej jednej prostej sprawy, a tego domagamy się bez przerwy, bo to byłaby kolosalne wzmocnienie Polski w walce z kryzysem gospodarczym. Mówię, dla rodzin rolniczych, które w ogóle są w trudnej sytuacji, potrzebują tego wsparcia, ale przez ich wydatki, dla całej gospodarki, dla wszystkich przedsiębiorstw, dlatego że to byłoby zwiększenie zakupu polskich towarów w kraju i poprawa siły naszej gospodarki. I to trzeba robić. No, powtórzę jeszcze raz, nasi oponenci bardzo często chcą uciekać od dyskusji o problemach na rzecz dyskusji o tym, kto za państwowe pieniądze ma większe szanse na zrobienie kosztownej kampanii wyborczej. Na szczęście nasza siła rośnie. Udowodniliśmy ludziom, że mamy szansę, że warto na nas głosować. Będziemy pracować dalej. Widzę, że pan bardzo krytycznie postrzega nie tylko stronę rządową, ale także opozycję i działania naszych rządzących na właściwie wszelkich płaszczyznach życia publicznego. Zdecydowanie trudno postrzegać inaczej, jeżeli pozycja Polski została tak zdegradowana jak w traktacie lizbońskim. Ja wiem, że dominujące partie chciałyby zająć właśnie ludzi, nie wiem, jakimś widowiskiem kolejnej komisji śledczej, uciekając od spraw zasadniczych, od tego, co określa możliwości Polski w Europie, co określa możliwości korzystania z gospodarczych szans, jakie daje współpraca europejska, możliwości stawiania polskiego interesu narodowego. O tym nie chcą rozmawiać, ale my będziemy o tym przypominać, dlatego że ci, którzy zgodzili się na tę degradację pozycji Polski, ci, którzy nie